Wracamy na stację Warszawa Zachodnia. To jeden z największych placów budowy w Polsce. Obecnie jedna z największych kolejowych inwestycji w historii. Dzisiaj przyjrzymy się postępom prac. Jako pierwsza ekipa telewizyjna pokażemy tempo, zawrotne tempo, w jakim pracują budowniczy. Razem ze mną Rafał Banaszkiewicz, dyrektor tego projektu. Dzień dobry. Dzień dobry. W którym miejscu się znajdujemy teraz? Znajdujemy się obecnie nad układem torowym przyszłym pomiędzy peronami i 6 i 7. Na tak zwanym tymczasowym rusztowaniu. Z tego właśnie miejsca pracownicy, wykonawcy realizują docelowe zadaszenie hali peronowej. Zakończone zostały prace związane z konstrukcją starową. Po nich przystąpili do realizacji tak zwanych prac wykończeniowych, czyli związane z montażem okładzin, które będą widoczne z poziomu peronu. Projekt tego dachu zakłada montaż paneli fotowoltaicznych. Jak to przysłuży się całej inwestycji? Tak, zdecydowaliśmy się na montaż paneli fotowoltaicznych, gdyż ta stacja ma być stacją XXI wieku, tym samym chcemy wykorzystać zieloną energię. Na stacji zostaną zamontowane świetliki, a część tych świetlików, to jest około 50%, będą w szkle zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która umożliwia nam pozyskanie energii naturalnej. Wspomnieliśmy o tym tempie prac, które jest zawrotne, bo toczy się 24 godziny na dobę praca w tym miejscu przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pociągów. I ona toczy się nie tylko na poziomie dachu, na którym teraz jesteśmy, ale też pod nami, kilkanaście metrów. Jak wyglądają prace w tunelu? Zgadza się, wykonawca prowadzi pracę na wszystkich poziomach. Czyli jesteśmy dzisiaj na zadaszeniu, są prace prowadzone z układem torowym na poziomie zero, ale też główne prace są prowadzone pod konstrukcją, pod poziomem zero, a dokładnie są to prace związane z budową przejścia podziemnego. Wykonawca zakończył już budowę płyty stropowej oraz ścian konstrukcyjnych. W ostatnich dniach przystąpił do wykonania zbrojenia pierwszych płyt fundamentowych, które będą jednocześnie płytami stropowymi przyszłego tunelu tramwajowego. Jak wygląda praca na najbliższe tygodnie? Jak wygląda jej plan? Do końca roku oczekiwaniem naszej spółki oraz wykonawcy jest zakończenia pracy, w szczególności na peronie numer 6 i 7. W następnej fazie przystąpimy do realizacji obiektów inżynieryjnych, które są zlokalizowane po stronie zachodniej stacji. To będą duże obiekty inżynieryjne, umożliwiając jeszcze lepsze i sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów po zakończeniu tej całej naszej budowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za wszystkie informacje. To Rafał Banaszkiewicz, dyrektor tego projektu, opowiadał nam o postępach prac. A teraz czas zapytać, co kiedy te prace się skończą, jak ta inwestycja przysłuży się pasażerom. Razem ze mną Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry. Dzień dobry. No, wspomniałem, że będziemy w takich miejscach niedostępnych na co dzień dla pasażerów, także po zakończeniu tej inwestycji. I oto jedno z tych miejsc. Rzeczywiście znajdujemy się kilkanaście metrów nad torem, który jest pod nami budowany razem z peronem numer 6. Wiata, zadaszenie stacji Warszawa Zachodnia jest dokładnie na wyciągnięcie ręki. Możemy jej dotknąć. I to rzeczywiście jest miejsce niedostępne dzisiaj dla pasażerów. Natomiast kiedy wybudujemy perony, pasażerowie będą mogli tą wiatę podziwiać z pozycji peronu, będą mogli ją zobaczyć od spodu. Natomiast co ważne, cała ta wiata przykryje wszystkie perony na stacji Warszawa Zachodnia, a dzięki temu każdy pasażer będzie miał dogodne warunki do podróżowania, niezależnie od warunków atmosferycznych, niezależnie od tego, czy to będzie śnieg, czy deszcz, czy będzie upał. Tutaj pod spodem na peronach albo będzie przyjemny chłód i cień, albo będzie sucha nawierzchnia, dzięki czemu to podróżowanie po prostu będzie komfortowe. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za wszystkie informacje. To Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe. Opowiadał o tym, jak ta stacja kolejowa będzie wyglądała po zakończeniu prac. Ich koniec przewidziany jest na 2023 rok.